My na pewno nie będziemy uciekać od dziennikarzy i zawsze dziennikarze mile są widziani w naszym klubie. Jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy Państwa zapraszać jako gości klubu. Natomiast boję się, że nawet jeśli zaprosimy Was jako gości klubu, to może się okazać, że sprzęt, czyli kamerę czy mikrofon, będziecie musieli zostawić na zewnątrz. Nie znam szczegółów tego rozporządzenia. Słyszę od rana w mediach, że jest szeroka debata na ten temat. Opozycja będzie chciała zbierać podpisy od polityków Prawa i Sprawiedliwości przeciwko tej ustawie. Rozumiem, że pan senator się nie podpisze. Ja jestem senatorem, natomiast przypominam, że jest to decyzja marszałka Sejmu, a więc tutaj właściwi to są przede wszystkim posłowie, no, którzy są członkami Izby Poselskiej. Natomiast my jako Senat mamy swoją część, ale jesteśmy administrowani przez administrację Kancelarii Sejmu. Mamy taki wniosek o to, żeby nie ograniczać dostępu dla dziennikarzy do Sejmu. Podpisujemy, zbieramy podpisy od dziennikarzy. Nie chciałby się pan podpisać. Chodzi o to, że jest pomysł, by dziennikarzy przenieść gdzieś zupełnie w inne miejsce, żeby tu się nie kręcili. Znaczy tak, jeśli pan marszałek ma jakieś propozycje, to zapewne przemyślane. Muszę najpierw zapoznać się z tymi propozycjami. Panie pośle, my do pana. Tak, z taką petycją. To jest porządna komisja, Komisja Zdrowia. Zebraliśmy już ponad 100 podpisów, opozycja się podpisuje. Wiem, że możemy na was też liczyć. W sprawie tego, żeby pan marszałek dziennikarzy Sejmu nie wyrzucał. Podpisze się pan? A pan marszałek wyrzuca was z Sejmu? No mnie akurat wydaje, wydaje mi się, że pan marszałek kieruje w jakieś, nie wiem... miejsce odosobnienia. To pozwólcie państwo, że najpierw zapoznam się, gdzie państwa kieruje pan marszałek i z jakiego powodu i wtedy możemy wrócić do rozmowy. Dzień dobry, pani poseł, podpiszę na pan. Dzień dobry. Dziennikarzy. Pani poseł, pani zawsze się mediami zajmowała, pani nam nie ucieknie.